Witam, Izulu. Na temat erotyki, tak? I że dotykam tego, no powiedzmy, że dna już. Wiesz, staram się, troszeczkę zapominam o tym, bo wiesz, erotyka to nie jest to, co my rozmawiamy o tym brutalnym seksie i to, co jak wejdzie się. Zresztą to mnie bardzo bawi, kiedy ja mówię o erotyce jako pięknie, jako sztuce, jako o działaniach, jako o przestrzeganiu pewnie, a tutaj niektórzy no po prostu myślą, że to jest strona erotyczna. A strona erotyczna, no szkoda, że nikt nie słucha Staudingera, że nikt nie, że młodzież, znaczy już młode dziewczyny potrafią, młodzi chłopcy posługiwać się, czy Janem Kochanowskim, czy chociażby wspaniałym naszym wieszczem Adamem Mickiewiczem, czy niesamowitym. No przecież to dalszym ciągiem zemsty naszego cudownego poety. Ja nie będę wymieniał kogo, bo przecież no cóż tam, ach i och. Ale to jest to, że można się bawić słowem i w elegancki sposób, mimo że słowo jest brutalne, mimo że słowo jest wulgarne, mimo że słowo jest jakieś sobie. I na przykład nadużywanie tego słowa, chociażby bardzo łacińskiego, jest wręcz, no cóż, poświęcone największej planecie naszej, Wenus, która w niektórych językach nazywa się Venero. A przecież Mars i spotkanie Marsa z Wenus no, wytworzyło tą drogę napoleońską, erotyczną bardzo, którą tak bardzo się bali i nasi zaborcy, czyli za zachodniej granicy, czyli Niemcy, i ostatnio nawet się o tym dużo, dużo pokazuje, no bo przecież przyszedł ten moment, kiedy już właściwie ta kwadratura jakaś wyższej oktawy marsowej, czyli Pluton pokazał nam, co to nie on może, więc teraz wchodzi w erotykę. A przecież to jest wybranek Jowisza, a teraz jest właśnie panuje Jowisz, bo to jest strzelec, więc gra to wszystko w zespole i o zespole erotycznym, bo przecież Jowisz to jest największy świntuch ze świntuchów, bo przecież i potrafił zamienić się nawet w kamień, żeby z kamieniem cokolwiek stworzyć, więc chyba wytworzył tylko kamicę nerkową, która jest czasami bardzo bolesna, ale na to też są sposoby zielarskie, o których może z czasem będę mówił. To jest niezły pomysł, żeby właśnie na szczelcu coś powiedzieć o kamicy, ale nie nerkowej. Właśnie to jest dziwne, że powinno się właściwie z punktu. I popatrz, jak to się dzieje, że Jowisz przynosi nam wiadomość o wadze i o na przykład jakimś bólu marsowym, który, czy lękiem przed no, czymś tam. I to tak jest. Dziękuję Ci bardzo za ten wpis. No, szalenie, bo to przecież bardzo dawno stworzony ten film, a jednak odezwał się ten film, bo wiesz, niektóre filmy są budowane tutaj właśnie dla takich osób jak Ty, które szukają tajemnicy gdzieś. I staram się je robić jak najbardziej w oparciu o te wiadomości, które mogę zdobyć. Do zobaczenia i proszę Cię, wpisuj tutaj, no bo było mi bardzo przyjemnie, bardzo miło Cię poznać, chociaż tutaj się nie znamy, ale w tym wpisem pokazałaś bardzo dużo, a ja bardzo dziękuję. Trzymaj się i powodzenia. Dziękuję.